Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w The Third Age Total War i uzbrojony w kubek gorącej herbaty ruszam do bitwy. No. Amon Sul będzie nasze. Nie pozwolimy bandytom bezcześcić dawnej strażnicy elfów. I wow! Okej. Okay. Epic. Jednym słowem epic. Wow. Dobra, wielkie to. No, chyba troszkę przesadzili z wielkością twórcy. Gdzie jest wejście na to coś? Gdzie jest wejście na tego molocha? Czyżby tutaj? No to wygląda. Tędy. Czekamy wejścia. Brok musi tam zejść. Będzie zmęczony. Bardzo zmęczony. Gdzie jest wejście? Tu. Dobra, mamy wejście. Dobra. Jesteśmy na górze. Wow. Fajnie to zrobili. Bardzo fajnie. Nie zrobili tego zbytnio ciasnego, bo wtedy byłoby trudno walczyć w środku. Jednostki by głupiały. I tak pewnie będą głupiały, ponieważ zazwyczaj głupieje jednostki w twierdzach i w ogóle. W tych standardowych, nie mówiąc już o takich zmodyfikowanych. Tak więc, dobra, tak się zastanówmy co zrobić. Jesteśmy w dołku. Dojdźmy może do drogi. To jest najlepsze co mogę zrobić. I rozlokujemy tutaj oddziały. Strażnicy zielonej drogi. Nieźli są. Ale w każdym razie. Rozmieścimy się. Czy mogę tędy wejść? Nie, tędy nie da się wejść. Tędy da się wejść. Chwila, muszę ogarnąć. Jak dostać się. Dobra. Panowie, robimy tak. Jako, że tutaj jest zejście. Takie najbliższe. To w takim razie rozlokujemy nasze oddziały tutaj. Dwa oddziały piechoty. Mniej więcej tu. Ten dodatkowy oddział tutaj. Jak ktoś jeszcze nie wie, to podsiedla się gdzie będą gdzie idą oddziały spacją. Okej, wy tu. Nie uciekać. A wszyscy generałowie po prostu z tyłu. A tak. Dobra. Przyspieszymy. Jemu zejdzie zejściem do nas. My się spokojnie ustawimy. Jezu, jak... Wow! Jezu, jak to wygląda? Co się dzieje z tymi chmurami? Mój Boże. Tak, coś nie pykło z teksturą. Ale nieważne. Dobra, ci powoli będą schodzić. Muszą, bo są atakującymi. Bandy bandytów. Chyba będą schodzić. Dobra, schodzą. Już się przestraszyłem, że zamierzają stać tam. Gdzieś oddziały. Tutaj dodam pieszo spokojnie. Tak w ogóle, to może troszkę zmienimy i tutaj rozstawię jeden oddział straży generalskiej, drugi tutaj. Uderzam na nich z dwóch stron, jak oni zejdą do nas. Tędy nie można wejść? Nie można. Może tutaj dopiero? Oni raczej będą iść prosto do nas. Biegiem. I zwolnijmy. My też biegiem. Nie.
prosto pod nasze strzały. Jak owieczki na rzeź. Ała, ła. Dobra. Wybaczcie mi na sekundę. Okej, jestem z powrotem. Pięknie. Dobra. Skupcie się na tych teraz. Nasze ludzie teraz będą mnie się męczyć. Dzięki tej mocy, której użyłem przed chwilą. Tak w sumie użyłem jej nic nie mówiąc, nie komentując tego. Strzelajcie tu. Deszczał. Uderz się szybko tutaj. Dobra. Teraz niech postrzelają jeszcze chwilę, dopóki nie wyjdą z zasięgu. Okej, stracicie. Jezu! Nie zauważyłem, jak mi trochę wykosi tego działu. Auć. Dobra. Mój błąd. Powinienem ich ustawić w różnej formacji, ponieważ mieli łuczników. Dobra, stójcie na pozycji z powrotem. Ty jesteś sobie tutaj. No, ci teraz pojadą na tarcie, ci się ciągle wycofują. A nasz generał zaskoczy ich od tyłu. No, pięknie. O, ci to zaboli. Panowie, nie chcecie umierać, mówię wam. Dobra. Aragorna również tu poślemy. Zerwać ich i zabić. Pięknie. Kończę właśnie ta z tych, żeby ci się nie wycofali. Gandalf. Co zrobić z Gandalfem? Wy się rozstawcie tutaj.
Gadla niezwyczajnie zaszarżuje tutaj. Aragorn również. Ciekawe, czy moi sobie tu poradzą. Jezu, to niebo mnie straszy. Dobra, chwilę się tu utrzymałem nasi. Ci są złamani, pięknie. I troszkę przyspieszmy. No, atakować. A, oś nie mrawo się ruszają. Straszne. Czy ktoś tu jeszcze został? Paru. Dobra. Nie będziemy ruszać reszty armii. I padł im generał. Okej, miło. Jak nasz generał się trzyma ten? Dobra, cofnij się. Wyczerpnij się, wycofaj! Dobra. Wy zaatakujcie, tu użyj tego. By tu. I rozgrom resztę. Koniec bitwy. Czy jest już straconych? Wszyscy wrogowie wybici. O, herbaty. Okupacja. Będziemy okupować. I ci tutaj też wychodzą, jak widzę. No dobra. Kolejna bitwa nas czeka. Milicję. Dobra. Zapiszmy. I również prowadzimy. I tak, puśćcie taran. O, tu mam z przodu. Drwali. Która jednostka jest lepsza? Wow, ci mają zajebisty atak, ale dobra. Do walki wyślemy tych. Też jeszcze mamy kupców. Ich raczej nie będziemy ruszać w tej bitwie. Generała użyjemy. Wy nie uciekajcie, ustawcie się w ogóle gdzieś tu może. O, będziecie mieli dobry widok. Generał gdzieś tu. W ogóle to chyba jest Sildur. Jako awatar tego generała. Chyba. Takie odnoszę wrażenie. Rozumiecie, co to jest linia? Tutaj. W linii. Strzelać, panowie. Gwardia miejska. Rozgnieciemy ich. Uderzyć. Kawaleria również zaraz. Wy. Tutaj się ustawcie. Chociaż chyba nie musicie.
Dobra. Uderzysz na milicję łuczniczą. Tylko inaczej, w linii się ustawcie. A potem uderzycie. Ostrzelacie tą. By uderzyć. Wyprzeć tutaj. Przestrzelać. Przestrzelać. Będziecie ranić swoich teraz. Wy tutaj. Od flanki na nich. No, troszkę nie tak jak chciałem, ale niech będzie. Jakbyście się mogli trochę przedstawić. Zagraj w ruch generała. Postawa obronna, panowie, by uderzyć. By uderzyć na tych. Użyjemy jednak tej konnicy może. Jak ładnie się wbili. Uderzyć jeszcze raz na tych. Czy to jest panika? No, walczą do śmierci. Trawię panika. Uderzyć na tych i to będzie na tyle. Koniec bitwy. Dobra, straciliśmy trochę tych włóczników. Niewielka strata. Więc, no cóż, kolejne miasto nasze, Twierdza. Okupujmy. Wrogi obóz złupiony. Narzeczona zaprezentowana. Bierzemy oczywiście. Raport z końca tury. Gondor najsilniejszy. Mordor najsilniejszy w produkcji. Wzrost cechy. Okej. Okay. Jakiej? Ambitny dowódca. Nowe małżeństwo. Wojna. Rohan Harad. No dobra. Tak, jak tu z kulturą? Beznadziejnie. Nie ma też budynku do kultury. Szkoda. Nie mogę nic rekrutować. Zbudujmy tutaj, nie wiem, pola. Albo na razie nic. Jestem na plusie w końcu. Tak więc tutaj obiegam dalej. Tutaj zaś przydałoby się wysłać zarówno posiłki tutaj, jak i na północ. Taki dylemat. Gdzie wysłać posiłki? Tak, Aragorn w ogóle miał pójść do Bree. Niech idzie. Zobaczymy, co się stanie. Gandalf z tymi pójdzie do tutaj, przy okazji stawiając wieżyczki w tym regionie. Kogoś mu jeszcze dać? Może niekoniecznie. Niech się połączą. I te oddziały ruszą na północ. Wow, to ja też mogę rekrutować dobre jednostki na start. Tylko że nie ma kultury. To jest ból największy. Jazda do Dunedainów. Pięknie. Od razu jakie mocne jednostki mogę. Tylko że potrzebuję kultury. A kultury nie mam. O, chwila. Chwila. A może nie potrzebuję kultury do tego? Tak, wy się wróćcie jednak. No, te dwa oddziały się wrócą. Bo może jednak niekoniecznie potrzebuję kultury. Co byłoby dla mnie dużym plusem. Ja się nie mógłbym tutaj werbować jednostki bez kultury. Bo spójrzcie. Tutaj pisze, że mogę werbować ochotników z Arnoru. Ich tu nie mam. Bo pisze, że potrzebuje 33% Dunedainów. Wybaczcie mi jeszcze na sekundę. Okej, jestem z powrotem. O czym to ja mówię? A tak. Bo spójrzcie, ma tu ochotników z Arnoru. Nie mam ich tutaj. Bo potrzebuje kultury 33%.
Tymczasem tutaj nie wiem nic o kulturze i mogę werbować, tylko że muszę czekać trochę turu. Chociaż nie tak dużo. Do tych tylko 4, a werbują się 3. Tak więc w sumie niedużo muszę czekać na nich. Na tym muszę czekać też 4 tury. Na tych też tylko 4. Na tych dłużej. Ale tam jazda. Jazda jest nieużywana. Więc no cóż, bardzo ładnie. Nice. Wow. Tutaj potrzebuję 13 tur do kolejnego ciała. Okej. A do tego 5 tur. Dobra. No, moja armia będzie wyglądała znacznie lepiej niż w przypadku kampanii. Kampanii Dale. To już widzę. Dobra. Yes, my lord. Ty, generale. Odejdź kawałek. Dobra, do granicy już Yes. idź. Making Postawić camp here. strażnicę. This tower will keep vigil over the lands. Będziesz miał spojrzenie na ten teren. Potem się przejdziesz sobie w Making tą no way stronę. further, my lord. Making Chcę camp widzieć here. wszystko We wzdłuż shall swojej meet granicy. tomorrow. No, może niekoniecznie wszystko, jak najwięcej. To na pewno. Tak, zbudujmy tu może garnizony. Przede wszystkim Sakwail? Czy chcę tu budować to? Czy Mitchell Dailing? Chwila. Chciałbym zobaczyć. Braki. Wszystko jedno, gdzie wybuduję. Tak, prawda. Dobra, tutaj. Dałem autonomię. Zapomniałem. Nie mogę budować. No cóż, szkoda. Nieważne. Mam nadzieję, że to będą sami siebie rozwijać. Mam szczerą taką nadzieję. Dobra. Wszystkie rozkazy wydane. Dyplomata. Yes, O my nim bym lord. zapomniał oczywiście. Yes, you have a proposition for us? Nie mogę sobie żadnych umów zawiązać. Bo tu Yes, jest we do Darland. indeed. Kliknęły się na Reach dyplomatę zamiast Tamriel na orków. Dobra, without nieważne. W question. następnej turze z nimi pogadamy. Your order. A na razie zakończymy turę. A potem odcinek. A ten dyplomata uparcie dalej chce mi przekupić osadę. Jasne. Wiadomość od Gandalfa. Po przekroczeniu progu karczmy pod rozbrzykanym kucykiem Arakor rozmawiał z jej właścicielem. Najwyraźniej szary czarodziej pozostawił list dla Aragorna, którego treść brzmi następująco. Elsarze, nastały mroczne dni. Jeśli mam rację, natknąłem się przypadkiem na najmroczniejszy ze wszystkich sekretów. Nie mogę wyjawić tobie swoich podejrzeń w tym liście, gdyż mógłby wpaść w niepołowane ręce, ale mam nadzieję, że mogę liczyć na twoją pomoc. Musisz odczuwać Gluma, istotę przebywającą w rejonie Polan Trolli. Jest nieco podobny do orka i prawdopodobnie podróżuje samotnie. Ważne, abyś odnalazł go pierwszy, nim zrobią to mroczne siły. Krążą pogłoski, że 9 opuściło Minas Morgul i zmierza w tę stronę. Sam pojadę do Minas Tirith, aby dokończyć kilku badań. Spotkamy się tutaj pod rozbrykanym kucykiem, gdy tylko znajdziesz i pochwycisz
chwycisz Golluma. Spiesz się, Elessarze, liczy się czas. Kolejne przekonanie, trochę, ponieważ nie używano od tak sobie w listach imienia Aragorna, znaczy Elessar to jest imię, które było jego królewskim imieniem, jakby powiedzieć to. Imię elfickie, które miał przyjąć tak naprawdę dopiero po tym, jak zasiądzie na tronu Arnoru i Gondoru. Ukrywano to imię, ponieważ nie chcieliby Sauron dopadł Aragorna. I raczej nie używano go tak sobie w tych wiadomościach. Chciałem zobaczyć coś do populacji. Dobra, nie zmniejsza mi się po werbunku oddziałów. Tutaj mam już dwa oddziały, pięknie. Tutaj powołam sobie ten oddział. Tutaj mamy wojowników Dunedainów. Pięknie, tak więc werbujemy od razu. Nasze dochody jakoś się trzymają. Nie będzie to trzeba zająć, co zrobimy w tej turze. Znaczy, poczekam aż wyjdą do nas. No, bo to w tej turze padnie. Dyplomata. Miasteczko orków. Prawa handlowe. Ok, dodatkowe 500 z kieszeni. I iść na południe. Przeszkolmy ten oddział. No i cóż, dobra, w tym jest zakończony ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. I zapraszam do kolejnych. Cześć!